Dzisiaj czym? Projektem Denko z tego miesiąca. Tak, słuchajcie, robię dzisiaj małe porządki, więc stwierdziłam, że muszę się pozbyć tych pustych opakowań. I to jest świetna okazja do tego, żeby opowiedzieć Wam, co udało mi się zużyć w tym miesiącu. Także będę wyciągać po kolei i sprawdzamy co i jak. No oczywiście, zużyłam lakier do włosów, Nivea, wersję Diamond Gloss Care. Nie za bardzo za nim przepadam, ale zawsze jest tak, słuchajcie, nie wiem czy Wy tak macie, że jeżeli potrzebuję kupić jakiś kosmetyk, bardzo często ulubiony kosmetyk, produkt jakiś tam pielęgnacyjny, idę na zakupy i okazuje się, że albo go nie ma, albo został na przykład tester, nie ma promocji i tak dalej, jest w regularnej cenie, dosyć wysokiej. I ostatnio tak mam, słuchajcie, z moim ulubionym tym granatowym lakierem do włosów. Za każdym razem, kiedy idę go kupić, to go nie ma. A potem, słuchajcie, jak jest, to zamiast kupić go w większej ilości, tak jak na przykład robię z farbą do włosów, to biorę po prostu jeden, bo jest w regularnej cenie, licząc na to, że pojawi się promocja, której zazwyczaj nie ma. Nie wiem, słuchajcie, muszę jednak zrobić tak, że na następnym razem, jak pójdę na zakupy i będę kupowała mój ulubiony granatowy lakier z Nivea, to kupię ich więcej, o, żeby mieć zapas. Także zużyłam tę wersję, za którą nie do końca przepadam. Zużyłam płyn micelarny, o, proszę bardzo, płyn micelarny z Biedronki. Wersja Hyaluronic Acid, czyli ta woda micelarna do wszystkich typów skóry, która zawiera 97% naturalnych substancji, znaczy substancji pochodzenia naturalnego. Ma w składzie właśnie glicerynę między innymi i kwas hialuronowy, dokładnie hialuronian sodu, o ile się nie mylę, tak. Oczywiście perfumowany, bardzo fajny, bo tutaj właśnie z taką pompką. Powiem Wam, że ja z tymi płynami micelarnymi z Biedronki to czasami mam wielką miłość, czasami nie. Nie wiem od czego to zależy, ale bywa, że podrażniają mi oczy, a ja mam oczy wrażliwe, a czasami nie. I nie wiem, no mówię Wam, nie wiem od czego to zależy, bo testowałam przeróżne wersje. Najczęściej biorę tę wersję taką, wiecie, które płyny z Biedronki, te takie, które kosztują na mnie całe 10 zł. Kiedyś w ogóle były chyba w cenie nawet za 5 zł na początku, jak się pojawiły. I co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że właśnie z tamtymi płynami micelarnymi to czasami jest miłość, czasami nie. A wiecie co? Ten jest naprawdę świetny. Ani razu nie podrażniły mnie oczy. Nic złego się nie działo. Pojemność 400 ml. Fajnie, że ma tutaj tą wygodną pompkę. Taką, że wiecie, przykładacie tutaj sobie wacik i wyciskacie. Bardzo, bardzo ładnie, przyjemnie pachniał. Nawet fajny ten płyn micelarny. I myślę, że jak będę na zakupach w Biedronce, a będzie dostępny, to kupię sobie taką kolejną wersję. Naprawdę fajnie się u mnie sprawdzał za niewielkie pieniądze. Wykończyłam kremowy żel myjący mleczna kąpiel kozie mleko z ziai. Lubię, ale żeby to było jakiś, wiecie, wow, to niekoniecznie. Najbardziej lubię masło do ciała. Taki, wiecie, ten bac. Pokazywałam Wam jakiś czas temu. Przede wszystkim za zapach. Nie za jego działanie, tylko właśnie za zapach. Ten żel też jest ok. Dolewałam go sobie do wody w kąpieli, w wannie. Robił fajną piankę, ten zapach się unosił, ale żeby było coś tam, wiecie, ekstra i nie wiadomo co, żel jak żel, tak naprawdę. Wykończyłam również lotion esencję od Estée Lauder, ta wielka butla. Pokazywałam Wam w jednym z moich filmów, gdzie wspominałam o świetnych tonikach, fajnych lotionach, super esencjach. To jest wersja do skóry suchej. Mamy tutaj w składzie m.in. wociąg z lilii. Wociąg. Tak. Wybaczcie,
poranki zazwyczaj u mnie tak wyglądają, że kompletnie mylę się, jeśli chodzi o słownictwo. Więc chodziło mi o wyciąg. Wyciąg z lilii wodnej oraz aminokwasy. Tutaj jest dużo więcej świetnych substancji aktywnych. Ja opowiadałam Wam o tym właśnie w tym filmie, to chyba było top 5, o ile dobrze pamiętam. Bardzo wydajny, bardzo fajna formuła. Niesamowicie długo mi wystarczył. Kupiłam go stacjonarnie. Nie wiem, czy dalej tyle kosztuje, ale wtedy zapłaciłam za niego jakieś 200 zł. Coś chyba 190 albo 199, jakoś tak. Ale naprawdę, to jest tak wydajny produkt. Starczy mi na tyle miesięcy, że po prostu szok. No i świetny w działaniu. Ale skoro jesteśmy przy takim oczyszczaniu twarzy i tak dalej, to tutaj mam zużyte opakowanie żelu do skóry suchej do stosowania z Lumispa Ajo, bardzo fajny żel. I oczywiście, że zużyłam też opakowanie nawilżającego żelu do mycia twarzy od Slavia Cosmetics, który ma w składzie 4% glukonolakton, argininę, trehalozę i wąkrotę azjatycką. Cudowny żel. On mi się tak dobrze sprawdzał. I w porannej pielęgnacji, wieczornej pielęgnacji, nawet testowałam go z Lumispa Ajo. No po prostu wspaniały, wspaniały produkt o takim delikatnym, świeżym zapachu, fajnej formule. Nie pieni się jakoś, wiecie, bardzo, bardzo mocno. Zero podrażnienia, ta skóra taka miękka, przyjemna w dotyku. No świetne substancje aktywne, oczyszczenie i ukojenie, zgadza się. Do tego szklana butelka z pompeczką, mam tutaj pojemność 150 ml, 97% substancji pochodzenia naturalnego. Naprawdę bardzo, bardzo fajny żel, który gorąco Wam polecam. I z oczyszczania to mogę Wam jeszcze pokazać peeling do ciała od marki Balneo, który również zużyłam, czyli ten malinowy peeling do ciała z ekoformułą. On ma taką konsystencję takiej galaretki, w której zatopione są drobinki złuszczające, plus do tego drobinki jeżyn, malin, cudowny, piękny zapach. Tutaj mamy w składzie leczniczą wodę siarkową, olej arganowy, wyciąg z alg, masło shea, olej awokado, cukier, sól, no i oczywiście produkt barwiony 100% sokiem owocowym, żeby miał właśnie taki piękny różowy kolor. Fantastyczna formuła, bardzo fajnie pracował na skórze, piękny zapach. Szkoda, że taka mała pojemność, bo byłoby super, gdyby zamiast 200 ml było na przykład 400 ml albo 500 ml, to już w ogóle by było super, ale naprawdę świetnie się u mnie sprawdzał, także też Wam polecam ten produkt. No i dobrze, zużyłam, słuchajcie, 3 maski w płacie, 3-4 maski w płacie, ale na razie Wam nie powiem nic na ich temat, ponieważ one pójdą do oddzielnego filmu, gdzie będę Wam opowiadać o tanich maskach w płacie, więc to Wam pokazuję, je sobie tutaj włożę. Zużyłam oczywiście kolejne opakowanie mojego ukochanego Deo Borotalco włoskiego, który zawiera w składzie mikrokrystaliczny aktywny talk. Zużyłam bazę 3 w 1 od marki Eveline, bazę do rzęs, kolejną zresztą używam od wielu, wielu lat. Zużyłam również booster, o proszę, od Filmed, który zawiera w składzie 2,5% kwasu hialuronowego oraz ceramid. Booster nawilżający, on ma taką fajną buteleczkę, bo trzeba ją potrząsnąć. Tutaj się mieszają ze sobą fazy w tym boosterze. W opakowaniu są trzy takie boostery, takie ampułki po 10 ml. Stosowałam głównie na okolice szyja i dekolt. Bardzo fajne nawilżenie. Natomiast jeden produkt, który kompletnie się u mnie nie sprawdził, a zużyłam go do końca, to jest krem pod oczy, peptydowy krem pod oczy, redukujący cienie i opuchnięcia od marki Basic Lab. No nie, po prostu dla mnie jego formuła jest zdecydowanie za lekka. Jeśli chodzi o taką redukcję cieni, opuchnięć, ale też właśnie ze względu na peptyd, który mamy w składzie, to zdecydowanie lepszy jest krem od marki Slavia Cosmetics, ten peptydowy krem pod oczy. To jest w ogóle zupełnie inna bajka. Tutaj mamy tak lekką tą konsystencję. Ona szybko się wchłania. W moim wieku do
przesuszonej skóry w okolicy oczu. Taki krem jest po prostu za lekki. Zresztą tutaj producent też wyjaśnia, że jest lekka konsystencja. Mamy 3% kofeiny, 1% kwasu tranexamowego i chryzynę. Rozjaśnienie i nawilżenie. Dla mnie to nawilżenie było zdecydowanie niewystarczające i nie zauważyłam również żadnego rozświetlenia w tej okolicy. Także ja tego kremu Wam polecać nie będę, bo u mnie się po prostu on nie sprawdził. Może u Was się sprawdził, u mnie niestety nie. I zostały mi, słuchajcie, 3 zapachy, które wykończyłam w tym miesiącu. Pierwszy zapach to Sycamore od Chanel. Oczywiście możecie tutaj widzieć, że na spodzie jest taka resztka zapachu, ponieważ kiedyś Wam wspominałam o tym, że ja te buteleczki wysyłam do bliskiej osoby, która sobie po prostu testuje te zapachy, więc zawsze zostawiam jej odrobinę na samym końcu, żeby mogła sobie wypróbować, jak pachną te konkretne wody toaletowe, perfumy, zapachy po prostu. Więc zużyłam Sycamore, zużyłam, słuchajcie, Jo Malone, angielską gruszkę i frezję, przepiękny zapach. Zresztą nawet na Instagramie dostałam od kilku osób wiadomość, że kupiły sobie ten zapach i są zachwycone. No to jest po prostu cudo. Jeszcze ta piękna buteleczka z tymi wyżłobieniami. Na pewno do niego za jakiś czas wrócę. I trzeci zapach, który zużyłam, jest to zapach Jardin Bohème w wersji białych kwiatów, bo tam jest kilka wersji tego zapachu. One są wszystkie w bardzo podobnych buteleczkach, chyba tylko różnią się delikatnie szatą graficzną, jeśli chodzi o opakowanie. Taki zapach bardzo świeży, delikatny, właśnie białych kwiatów, idealny na dzień, fajny na wiosnę, być może też na lato, dla osób, które właśnie lubią takie przyjemne, odświeżające, kwiatowe aromaty. No i oczywiście to jest woda perfumowana. I tyle! Koniec! Dotarliśmy do końca. A nie, przepraszam! Przepraszam Was bardzo, zostało ostatnie opakowanie puste. A jest to serum z filtrem SPF 30 od marki Dermomedica, który ma w składzie 17,5% kompleksu filtrów. Mamy tutaj 10% skwalan, 1% witaminę C, ochronę UVA, UVB, HEV. Ja na temat tego produktu wypowiadałam się na moim blogu, tam jest recenzja dokładna tego serum właśnie z ochroną przed promieniowaniem. Genialny kosmetyk. Świetne opakowanie, bo mamy tutaj pompkę, formuła przezroczystego żelu, który daje na skórze taki efekt niczym baza silikonowa. Wygląda to obłędnie pod makijażem. Stosowałam właśnie pod podkładem, sprawdzałam też z różnymi innymi produktami takimi, wiecie, do makijażu, z kremami i nie tylko. No coś po prostu wspaniałego. Tak jak mówię, no co prawda jest tutaj SPF 30, ale jeśli macie więcej gotówki i szukacie czegoś takiego właśnie podobnego do tego produktu, zachęcam Was do przeczytania tej recenzji u mnie na blogu. Ja postaram się dzisiaj podlinkować Wam recenzję do produktów, które tutaj się pojawiły w opisie do dzisiejszego filmu, ale to jest cudeńko. Także koniec! Mamy za sobą, teraz już wszystko. Mogę zabrać się za posegregowanie tych pustych opakowań, jeśli chodzi o śmieci. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie któryś z tych produktów, które Wam dzisiaj pokazałam i które zdankowałam. Wiecie co, dzisiaj mamy wspaniałą pogodę. Jest tak przyjemnie, ciepło, słonecznie. Ja dzisiaj miałam mieć samego rana spotkanie, takie biznesowe. Niestety dostałam telefon, że spotkanie zostało odwołane. Trudno, więc pomyślałam sobie, że wykorzystam ten dzień na kilka takich spraw, które muszę ogarnąć, jak między innymi to, że muszę podjechać do księgowej, muszę podjechać do firmy, muszę pojechać na pocztę, muszę zrobić małe zakupy. Chciałabym podjechać też kupić świeże kwiaty do domu. Mam ochotę na lilię, chociaż zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to się mówi, w praniu. Więc jestem dzisiaj ubrana na luzie, mam na sobie koszulkę, którą przywiozłam z Włoch kilka lat temu. Do tego spodnie takie właśnie niebieskie, chabrowe, kobaltowe, Zary, które też już bardzo dobrze znacie. Założyłam sobie tenisówki, chociaż pierwotnie miałam być w butach na obcasie, ale skoro będę trochę jeździć, łazić i chodzić, to stwierdziłam, że jednak tenisówki będą najlepszym rozwiązaniem. No i oczywiście biorę moją furlę, która idealnie pomieści mi wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Jadę i zabieram Was ze sobą. You must do the same.
Słuchajcie, właśnie podjechałam pod Action, zaparkowałam sobie samochód i mówię, że nie, no muszę się do Was odezwać, bo miałam przed chwilą taką sytuację, że jest mi tak miło, jest mi tak przyjemnie, jest mi tak ciepło na sercu, że po prostu muszę się z Wami tym podzielić. Słuchajcie, ja nie mam jakiegoś wielkiego kanału na YouTubie, nie mam wielkiego profilu na Instagramie, nie jestem jakimś znanym influencerem z ogromnymi zasięgami, że jestem bardzo rozpoznawalna i tak dalej. Oczywiście zdarza się, że są takie sytuacje, kiedy ktoś mnie pozna, podejdzie, przywita się, czasami sobie zrobi zdjęcie ze mną, no różnie to bywa. Ale słuchajcie, stoję w Rossmanie, bo poszłam po kilka rzeczy, które są mi potrzebne. I nagle podchodzi do mnie kobieta, bardzo zadbana, starsza ode mnie, podejrzewam, myślę, że jest jakieś 10 lat, bardzo dobrze wyglądająca, którą przy okazji chciałabym pozdrowić, ponieważ okazało się, że ogląda moje filmy właśnie tutaj na kanale, na YouTube. Filmy pielęgnacyjne, no i oczywiście przywitała się, zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że bardzo mocno zmieniła się jej pielęgnacja, odkąd ogląda moje filmy. Dziękowała mi, było mi naprawdę niesamowicie miło, aż w pewnym momencie zostałam poproszona o to, żebym pomogła skompletować jej pielęgnację. Słuchajcie, nie wiem, ile czasu straciłyśmy w Rossmanie, bo oczywiście zaczęło się od tego, że musiałam przyjrzeć się bliżej twarzy, porozmawiać, jaką ma skórę, jakie ma wymagania, czego potrzebuje, jakie potrzeby ma właśnie jej skóra. I nie tylko. No i zaczęłyśmy wybierać kosmetyki, słuchajcie, od podstaw, czyli od tak naprawdę oczyszczania, tonizacji, porannego oczyszczania, wieczornego demakijażu, tonik, esencja. Wybrałyśmy serum na dzień, serum na noc, kremy, filtry. No po prostu, słuchajcie, chodziłyśmy pomiędzy tymi wszystkimi półkami. Pokazywałam co i jak, doradzałam co i jak. To było tak niesamowicie przyjemne. Nieważne, że straciłam kupę czasu w Rossmanie, ale ja po prostu to uwielbiam. Ja nie potrafię sobie odmówić, kiedy ktoś prosi mnie o pomoc w sensie takim, żeby dobrać gdzieś pielęgnację, dobrać jakiś kosmetyk. Zresztą wy bardzo często pytacie mnie na Instagramie, czy właśnie na YouTubie, zadajecie jakieś pytania, poleć jakiś krem, poleć jakąś serum, co myślisz na temat tego produktu, co myślisz na temat tamtego produktu. I wiecie, że ja staram się po prostu na wasze wszystkie pytania odpisywać, odpowiadać, tak, żebyście uzyskali jak najlepszą pomoc z mojej strony. I po prostu, słuchajcie, no to było takie miłe, to było takie przyjemne, że ja, młodsza kobieta, no bo nie jestem już dziewczynką, nastolatką i nie jestem młodą kobietą, tylko już jestem po 40, więc no nie przesadzajmy, nie jestem też starszą panią, ale no wiecie, o co mi chodzi. Dla mnie to jest, słuchajcie, taki zaszczyt, i ja już wiele razy Wam o tym mówiłam, to jest taki zaszczyt, kiedy starsze kobiety proszą mnie o pomoc, kiedy proszą mnie o doradzenie w jakichś kwestiach pielęgnacyjnych, albo piszą mi, że dzięki mnie zmieniła się ich pielęgnacja, ich skóra wygląda lepiej. To jest tak, słuchajcie, niesamowite. Nie da się tego opisać słowami. To jest, czasami wam piszę miód na moje serce. To nawet jest więcej niż miód na moje serce. To jest po prostu, to jest takie wsparcie i taki kopniak, który ja dostaję od was, żeby dalej robić to, co robię, i żeby no, że wam się to podoba, że oglądają mnie starsze osoby, które też korzystają z moich porad. Niesamowite, ale dobra, słuchajcie, jest gorąco. Idę do Action. Mam nadzieję, że uda mi się kupić to, co sobie zaplanowałam, a później wracam do domu, bo się znowu nagadałam. Już widzę, że mam ponad 4 minuty gadania, a zaraz tutaj po prostu skisnę. Patrzcie, jaka fajna butelka szklana z sitkiem. Ile ona kosztuje? Zaparzacz 19,95. Fajne to jest, podróżne, z taką nakrętką bambusową.
Super sprawa. Ale fajne są też te słoiczki ze słomką. Tylko szkoda, że ta słomka jest, słuchajcie, plastikowa, bo jakby była szklana, to bym sobie wzięła taki słoik. Ale też fajne. Jestem już w domku. Strasznie zrobiło się, słuchajcie, gorąco. Ale kwiaty kupione i już wystawione w wazonach. Także widzieliście, co ze sobą przywiozłam. W Action nie załatwiłam tego, co planowałam, bo okazało się, że rzecz, którą chciałam kupić, że ta rzecz, którą chciałam kupić, już jest wykupiona. Trochę za późno się obudziłam, ale dokładnie o co chodzi, to zdradzę Wam w rolce, która pojawi się za jakiś czas. Muszę ją najpierw przygotować, ale zabieram się teraz za robotę. Słuchajcie, mam tyle pracy na komputerze. Muszę złożyć film, muszę odpisać na maile, muszę złożyć rolki, więc już się z Wami tutaj rozłączę. Nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy wieczorem, ale na pewno pokażę Wam, co Max dzisiaj planuje zrobić na kolację. Bo wiem, że lubicie te kulinarne gdzieś tam jego przebitki. No i myślę, że tym akcentem mogłabym już się z Wami tak naprawdę pożegnać, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Jakby mi się nie udało pożegnać, to żegnam się teraz. Mam nadzieję, że miło spędziliście film. Czas w tym filmie, z tym filmem. No i do roboty. Co robisz dzisiaj? Dzisiaj robimy funghi porcini con salsicce. Będzie makaron z grzybkami i z kiełbaską. Tak. Zobaczcie, grzybki nam tutaj się robią. Dodałeś pietruszkę pod nawet dado. Dużo pietruszki dodałeś tutaj. Rosołek i wody trochę. Pod jakła. No dobrze. To czekamy, aż nam się tutaj ładnie wszystko podsmaży. Teraz co dodajesz? Kiełbaski neapolitańskie. Zobaczcie, brawo. Surową kiełbaskę, którą tak pokroił właśnie na małe kawałki. To jest po prostu, powiedzmy, że nasza biała kiełbasa, albo po prostu surowa kiełbasa. Wiadomo, że nie taka sama. No i teraz to wszystko tutaj będzie się razem podsmażać. I gotowe. Massimo dodał rigatoni, tak jak widzicie. Posypał wszystko parmezanem, dużą ilością świeżej pietruszki i mamy takie oto pyszne danie.